Smog jest pojęciem, które ewoluowało. Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne na dzień dzisiejszy definiuje smog jako pojęcie potoczne, które właściwie dla każdego miasta powinno być definiowane osobno. Smog jest takim pojęciem z jednej strony potocznym, może trochę mało precyzyjnym, ale z drugiej strony jest pojęciem, które no jednoznacznie niesie ze sobą określone znaczenie, co też pomaga jakby aktywizować tutaj sporo grup społecznych do jakichś działań, pomaga, można powiedzieć, w przekazywaniu tych istotnych informacji, pomaga w uświadamianiu, w nakłaśnianiu tego problemu. Nie możemy się w żaden sposób ochronić przed tym, jeżeli nie zmniejszymy emisji zanieczyszczeń. Wszystkie półśrodki, które używamy, to są tylko i wyłącznie półśrodki. A więc te maski, oczyszczacze powietrza, no powiedzmy, można w domu czy w biurach mieć oczyszczacze powietrza, które spełniają kryteria usuwania cząstek stałych czy substancji gazowych. Ale i tak musimy wyjść z tych pomieszczeń wreszcie na ulicę i tam będziemy wdychać zanieczyszczenia. Na razie działania zaradcze prowadzone przez władze są prowadzone w oparciu o głębokie przekonanie, że głównym źródłem jest emisja spalenic domowych i dlatego cała akcja jest skierowana na likwidację pieców w domach. Natomiast zaniedbywane są całkowicie inne źródła. Gdybyśmy mieli rzetelne opracowanie udziału różnych źródeł, nie oparte wyłącznie na modelowaniu, ale także na analizie materiału, który mamy w powietrzu, to zapewne ta akcja mogłaby być bardziej zróżnicowana i efekty mogłyby być nieco lepsze. Tak, boję się smogu, czytam o tym dużo i no, też ten wykład tutaj mi uświadomił, jak bardzo smog jest niebezpieczny i jak bardzo no, wpływa szczególnie na małe dzieci, a mam dwójkę małych dzieci. I prawdę powiedziawszy, na bieżąco monitoruję jakość powietrza. Jeżeli jest zła, no to po prostu zostaje z dziećmi w domu. Na pewno jakieś rozwiązania takie systemowe by się przydały, natomiast ja jako tam szary obywatel, no to mogę tylko kupić sobie oczyszczacz i modlić się, żeby był wiatr i żeby było dobre powietrze. Żona ma aplikację w telefonie i rano mówi, czy mam otworzyć okna, czy nie. Parę lat temu na wsi, jak zwracałem uwagę na to, że palą śmieci takie, że tam worki foliowe i tak dalej, to wręcz mnie ktoś tam skrzyczał, że co mnie to obchodzi, bo to na jego działce, nie na mojej. Nie? Na szczęście coraz więcej ludzi się tym interesuje i może coś się z tym uda zrobić, żeby w kolejnych latach było lepiej i żeby moje dzieci mogły oddychać czystym powietrzem może w przyszłości.